Telewizji cyfrowej. Maksymilian Maszenda, Panorama. Elektroniczne papierosy cieszą się coraz większą popularnością, mimo że nie było dotąd pełnych, wiarygodnych badań. Ale i tak szybko stały się alternatywą dla tradycyjnych papierosów i leków pomagających rzucić palenie. Naukowcy więc zamiast gdybać, postanowili to wreszcie sprawdzić. I co wyszło? O tym Radosław Masłowski. Można sobie wybrać różne olejki. I palić bez obaw, że się wyda. E-papierosy są niezwykle popularne wśród gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Można sobie spokojnie w ubikacji, czy też w szatni, czy przed WF-em zapalić i nauczyciele się nie czepiają, bo nie czuć po prostu zapachu. Nie ma także problemów z zakupem. Papieros na baterie lekceważy wszelkie zakazy. E-papierosy to nie są wyroby tytoniowe i nie są wyroby lecznicze podlegające prawu farmaceutycznemu. Jest to pewnego rodzaju luka. Polacy coraz częściej z tej luki korzystają. Palę, jasne, że palę. Palę zdrowo. Naukowcy nie mają jednak wątpliwości, że także e-papierosy nie są obojętne dla zdrowia. Papieros elektroniczny zawiera nikotynę, która jest uzależnia. Na razie e-palacze korzystają z wolności. Palą w restauracjach, biurach i w komunikacji miejskiej. Wojnę e-papierosom wypowiedział tylko Poznań. W przyszłym roku ten palący problem chce rozwiązać także Warszawa. Elektroniczne, nieelektroniczne. Papieros jest papierosem, nikotyna jest nikotyną. I ja absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby nie palić w autobusach, w tramwajach, w środkach masowego przekazu. Amen. Radosław Masłowski, Panorama. Kant, kredens, kwadrat, akwarium.